podsumowkach. Szkoda, że jest nie z góry, to musisz to wycofać. Żeby nie było tu mistrza jakiegoś w osobówce, który by wjechał na ten nasz tutaj jak gdyby buspas, na to wahadło. Nie ma kółka. Musimy jechał w jedną stronę czy w drugą stronę, zawsze się jakiś trafi mistrz kierownicy. Stoi na skręcie. Na zakręcie. Ciężarówka jakaś. Się zepsuła, no co jest? Czekamy, ich przejadą. Puszcza nas. Dzięki. Wstawimy tylko tablicę do przejazdu i jedziemy. Co my robimy? Gdzie jesteśmy? Domino Sosnowa, przyjazd jest pełna, 3 kółka robiłem na 141, brygada pierwsza. Teraz jedziemy na jedno kółko, teraz jedziemy na węzeł Franciszki Cegielskiej, tam robimy jedno kółeczko na 109, 15 i potem taki mały mój debiucik liniowy. Nawet nie jedno kółko, nawet nie pół kółka całe, także tylko część kółka, pół połowy kółka można powiedzieć. 27-20. Czyli linia trolejbusowa. Ale jest tam kilka brygad, które robią to autobusy właśnie od nas z KGM-u. To takie zjazdowe kursy z węzła Franciszki, dokładnie włączenie się na tutaj Centrum Handlowe Riviera i na Kaczebuki jako 27. Tego zadanka jeszcze nie miałem,
w ogóle nie miałem po południu 141. Jak już to bywały, to jakieś dodatki, czyli dwa kółka. Ale tak, że tak powiem, brygadowo, całodzienki nie miałem. A teraz już miałem. Pyc, albo spas nasz. Może to kiedyś skończą. Miejmy nadzieję. Już tu się asfalty lały, także tutaj ma być jeszcze jakieś zamknięcie w weekendy, w nocy, także myślę, że tutaj maszyna ruszyła powoluśku. A gdzie jest moja? Właśnie. Jest moja flaszka. Oczywiście opóźnionko, bo złapałem na koniec tu jeszcze wahadło. Wcześniej warszawska, śląska, witomińska na światłach. Też niestety szło dobrze, ale koniec końców opóźnienie. Ale odjazd na 109 mamy za 20 minut, więc luzik. Jedziemy. Ależ nam te Gdynie tu rozbudowują. Gdzieś tam ktoś mi przysłał jakiś linka, czy gdzieś tam coś widziałem, że ten zdech kucharz Putina. Niech mu ziemia ciężką będzie, ten Prigorzyn, jak on tam się zwał, Chmiot. Trzeba to jeszcze utwierdzić. Mam nadzieję, że zdychał w męczarniach, jak to mówią niektórzy. Wagnerowiec. No, że asfalt jest wylany tam, już tam tej strony. Tutaj szerzej nie będzie, będzie chyba jak było, gdyby się nie będzie, bo wysepki jeszcze dojdą. Dla nas tu ulepszenia żadnego, gdzieś pasażerów, bo tu nie ma, nie będzie bus pasów. No jedziemy, macie pierwszeństwo, ludzie, naprawdę patrzcie na znaki. Ileś miesięcy już jest tutaj to ta kombinacja, te zwężenia, objazdy, przejazdy, dalej nie wiedzą. Już lepiej było zostawić prawo wolne, bo dla nas pierwszeństwo po prostu jadących z góry. Bo ludzie się gubią. Znaki to jest tam. Jakie znaki w ogóle? Gdzie znaki? Kto widział znaki? Znaki są dla słabych. I co? Jeszcze tydzień. Prawie. No z haczykiem. Tydzień z haczykiem. I do szkoły co niektórzy, prawda? Niestety coś się kończy, coś się zaczyna. Jak to wygląda? Patrzę tak. Patrzę i stresa złapałem, ale ja tu mam normalnie przejazd bez oznaczeń. Ja jestem już opóźniony, mówię, bo teraz na centrum, Witomino centrum podjeżdża 760. 760 skąd by nie jechał, kończy na Weźle Franciszki Cegielskiej. Patrzę u siebie, ale nie no, u mnie jest bezpośredni przejazd bez oznaczeń, dlatego ja nie jadę tym kursem, tak, 760. Tylko ktoś tam z leśniczówki jedzie coś. Zaraz będzie, czemu ja jadę na pustek, mógłbym taką, no nie, bo mówię, jedzie coś innego na 760, więc ja jadę bez oznaczeń sobie. Nie mam tej kombinacji. Mam czerwone, aha, dobra, a oni mieli przeciwka zielone, tak? Dziwne. Nie no, nie dziwne, bo mogłem jechać tam. Tutaj pojazd.
ciśniemy na dół. Tylko mówię, na Pobiedoły z powrotem, nie na plaży, tylko normalnie Pobiedoły i zjazd jako 27. Do Pobiedoły plaża pewnie się nie trafią, co mi tam zostało. W piątek mam co innego, karuzelę mam w piątek. I 192, zaczynam X-em. XK 141-192, o może tak, czyli to już jest znane. A potem zostały mi jeszcze dwa dni sierpniowe, ale nie wiem co tam będzie. Ale ta plaża, dojazd na tą plażę często gęsto jest skrócony i jest on, że tak powiem, nie dojeżdża autobus. Szczególnie gdzieś tam w weekendy. I poprzednie to jeszcze, ale w weekendy często gęsto jest guz skrócony do pętli Pobiedoły, bo Pobiedoły plaża jest zostawiony przez osobówki. Ludzie jeżdżą samochodami. Najpierw jest płacz, że jest zlikwidowana linia 309, no to za to jest wydłużona linia 109. No to nie, to i tak samochodami jeżdżą i blokują, więc nie wiem, nie dogodzisz ludziom. Tak źle, tak niedobrze. A są tacy, co nie mają samochodu i też chcieliby dojechać, prawda? Co wypić piwko, chcieliby dojechać. Autobusem nie mogą, bo samochodziarze. Wieczna wojna. Dobra, najpierw ja mam 109, także ja się sobie ustawię gdzieś tu, nie wiem gdzie. Tym przegubem stanę, bo i tak potem się muszę tutaj przeżwiechać i odstawić 5 minut przed odjazdem. To jest, ale nie, stanę przed. Będzie git. Coś gdzieś tu komuś musiało pociec. Widzę ślady sorbentu. Coś tam zasypali jakieś pewnie. Olej. Dobra, tutaj ja mam. Tu sobie zmienimy już formalnie na linię naszych napisów specjalnych. 109, 109. Pobiedoły, Pobiedoły. Okej. No dobra. Bazę Franciszki Cegielskiej. Na razie.